występ tutaj w Warszawie? Trzy pierwsze walki poszły na moją korzyść, także byłem zadowolony. Później ta ciężka walka z Rosjaninem. Wydaje mi się, że też jeszcze mogłem go troszkę ugryźć. W tej dogrywce jeden błąd zadecydował o tym, że przegrałem. No, chociaż troszeczkę jeszcze mogłem dłużej w dogrywce się pobić, żeby pokazać serce i że mogłem z nim wygrać. No, ale się nie udało. Wydaje mi się, że na początku troszeczkę przespałem. Zdominował mnie przez większą część walki. Dopiero później udało mi się wyrównać. No i zauważyłem, że on też już osłabł. Ale niestety w dogrywce okazał się bardziej czujny. I rozstrzygnął tą walkę na swoją korzyść przez ipon. No tak, na pewno, bo mało czasu było, mało przerwy pomiędzy tymi dwoma walkami. No ale tu już trzeba było pokazać serce do walki i dać siebie wszystko. Czasami to nawet lepiej, jak zawodnik wychodzi taki mocno zmęczony, bo walczy na większym ludzie i czasami pokazuje więcej możliwości technicznych niż na takiej świeżości, bo jeszcze nie jest dobrze dogrzany, a tutaj już nie było co się rozgrzewać do tej walki, tylko wyjść i pokazać to, co się potrafi. No ale wydaje mi się, że właśnie tutaj taktyka zaważyła, zła taktyka z walką, w walce z Francuzem. Nasza kadra narodowa została w tym roku, po igrzyskach wydaje mi się troszeczkę odmłodzona. Dla niektórych zawodników był to pierwszy start w Pucharze Świata, czy otwartym Pucharze Europy. No, ciężko mi powiedzieć tutaj o przyczyny, dlaczego tak słabo nam poszło. Wydaje mi się, że wszyscy byli dość mocno zmobilizowani, żeby tu przed własną publicznością pokazać to, co najlepsze i dobre judo. No ale wyszło jak wyszło. Mamy nadzieję, że na zbliżających się mistrzostwach Europy pokażemy, że potrafimy walczyć i wygrywać z najlepszymi. No, wydaje mi się, że jest, trener mówił o zgrupowaniu w Zakopanem, w Centralnym Ośrodku Sportu i tam bezpośrednio przed mistrzostwami Europy w Budapeszcie będziemy się przygotowywać. Wydaje mi się, że głównie będą to sparingi, walki szkoleniowe. Ważne, żeby tam było jak najwięcej zawodników z Polski, żebyśmy mogli między sobą walczyć i doskonalić to judo. Czyli trening specjalistyczny głównie teraz, no i później odpoczynek już przed mistrzostwami Europy.